Komuniści XIX-wieczni uważali, iż nie można zostawiać gospodarki samej sobie, nie można zostawiać rynku samemu sobie, a należy gospodarką, a przede wszystkim rynkiem, sterować ręcznie, aby dostosować tą podaż do istniejących potrzeb. Czyli mówiąc obrazowo, mniej limuzyn, a więcej samochodów rodzinnych, mniej bardzo wyszukanej żywności, a więcej codziennego chleba. Żeby gospodarka mogła temu podołać, właśnie powinna być sterowana ręcznie, kiedy to centralny planista zarządzi, co, komu, czego, za ile zostanie wyprodukowane. Pierwszy etap to jest polityka prokonsumpcyjna. Komuniści kupują sobie poparcie społeczne poprzez podnoszenie stopy życiowej ludzi. W różny sposób. Ale to chodzi o to, żeby ludzie odczuwali to, że za władzy nowej jest lepiej. W pierwszym okresie, jak jeszcze u władzy był prezydent Bierut, to sytuacja jeszcze wyglądała z zaopatrzeniem nie najgorzej. Szczególnie ja mieszkałem do roku 1963 w Biskupcu Reszelskim województwa olsztyńskiego i tam jako jeszcze dziecko chodziłem z mamą na rynek, na bazar. Tam żeśmy się zaopatrywali. Można było w ten czas dostać drób, można było dostać śmietanę, masło, ser biały, jajka i to podreparowywało zaopatrzenie naszego domu. To się kończy w roku 1947 wiosną wraz z proklamowaniem bitwy o handel. Czynnik ideologiczno-polityczny, decyzja Hilarego Mintza o upaństwowieniu handlu miała daleko idące konsekwencje. To nie tylko kres prywatnych wydawnictw, prywatnych firm fonograficznych na przykład. To jest także nieprawdopodobne ograniczenie liczby zarówno hurtowni, jak i sklepów. Nagle okazuje się, że po upaństwowieniu tych sklepów jest dużo mniej. Prywatnym sklepikarzom zabroniono, uniemożliwiono zakupy w hurtowniach, które państwo przejęło. Oni mogli sprzedawać, jeżeli coś mieli, ale oczywiście pilnowano o to, żeby na wszystko mieli podświadczenia, faktury, rachunki. Więc nie mogli jechać na wieś, kupić coś i po prostu sprzedać, a nie mieli gdzie tego kupić. I w ten sposób władze likwidowały prywatny handel w kilkudziesięciu procentach. W znacznej większości stały się sklepami państwowymi. Jeżeli chodzi o Warszawę, to o połowę wzrosła liczba osób, które musiały się zaopatrzyć w danym sklepie, który został w sklepie państwowym, co ewidentnie przekłada się na spowolnienie obsługi, braki towaru. Każdy chciał na siłę zdobyć dany sprzęt. Były przepychanki, były skłócenia wśród takiego, bo to był tłum ludzi. No i to doprowadzało do wielkiego chaosu w sklepie. Przychodzili, zajmowali kolejkę, potem wychodzili, no bo nie sposób było ileś tam godzin stać bez ruchu w kolejce. Więc osoby wychodziły niby na papierosa, niby na odpoczynek, niby przejście. A potem jak już ten samochód z tym towarem podjechał, to ci wszyscy ludzie, tłum tego. I każdy mówi, że tu stał. Ta mówi, panie, ja pana nie widziałam. A ja tu stałem, ja pani też nie widziałam. Więc ja tu stałem. I wtedy się zaczynały obrywanie guzików. Duży poziom agresji. Okrzyki po pół kilo dawać w przypadku, kiedy chodziło oczywiście o towar sprzedawany na kilogramy, zwłaszcza kiedy kolejka orientowała się, że ten towar się kończy. Okrzyki wzywające do tego, żeby sprawdzić, co tam pani ma na zapleczu. Dyskusje, czy dziecko, które ktoś miał na rękach w kolejce tak zwanej uprzywilejowanej, jest dzieckiem dostatecznie małym, żeby nie mieć na rękach. Wezwania, że to dziecko przecież może stać, a w ogóle te pomarańcze nie są artykułem pierwszej potrzeby, więc nie ma żadnego powodu, żeby ktoś, kto ma dzieci,
te pomarańcze bez tej kolejki kupował. To rzeczywiście były takie niemiłe wspomnienia, zwłaszcza, że potem to się pojawiało w rozmowach, że są emeryci, którzy są tymi zawodowymi staczami, mają czas, więc potem nie starcza dla ludzi, którzy pracują. Więc to rzeczywiście tworzyło taką atmosferę, którą trudno mi jest wspominać z sentymentem. Były sytuacje rzeczywiście zawstydzające, żenujące, włącznie z bójkami, z rękoczynami, z wybijaniem szyb. No, z czymś takim, co się kwalifikuje jako czyny chuligańskie, łobuzerskie. I było też tak, że powstawały tam znajomości. Myślę, że nawet i miłości też się tam mogły rodzić. Co prawda ja takiego przykładu z autopsji nie znam, ale mogę sobie to bardzo łatwo wyobrazić, że dwoje ludzi, którzy spotykali się właśnie w kolejkach, nawiązała się między nimi jakaś nić sympatii. Faktem jest, że toczyło się życie towarzyskie, rozmowy. Oczywiście te wszelkie niedobory dawały ludziom mający do nich dostęp, do tych poszukiwanych towarów, niesamowitą władzę. Dużą estymą cieszyli się kierownicy sklepów, ekspedientki. Warto było kogoś takiego znać, bo to dawało nie tylko możliwość dojścia do danych towarów, ale również zwiększało swoją pozycję w środowisku. Był taki znany kawał polityczny z lat 80., kiedy to w zatłoczonym tramwaju ktoś niechcąco potrąca starszego pana. I ten pan taki oburzony, niech pan uważa, mówi do sprawcy tego czynu. Niech pan uważa, pan nie wie, kim ja jestem kierownikiem sklepu mięsnego. Na to odzywa się kobieta stojąca obok. Niech pan się nie przejmuje, to zwykły profesor uniwersytetu tylko cierpi na manię wielkości. Klient dla tych sprzedawców, sprzedawczyń był intruzem. Z tego względu, że sprzedawcy byli na pensjach miesięcznych, a nie na w pensjach od obrotu towaru, bo towaru nie było czym obracać. Więc dla nich było spokojem, jak one mogły coś tam, przypuśćmy, czytać sobie książkę, że nikt im nie przeszkadzał, czy na drutach coś robić pod ladą i nie było w ogóle klienteli. To dla nich to było dobrymi warunkami pracy. Przez okres Polski Ludowej istniał taki wynalazek, który się nazywał książka skarg i wniosków, skarg życzeń i wniosków. To się różnie nazywało, generalnie chodziło właśnie o ewentualne skargi, życzenia, jeżeli chodzi o jakość obsługi. Taka książka skarg i wniosków zawsze musiała znajdować się po stronie klienta, to znaczy nie za ladą, tylko wisieć w specjalnie widocznym miejscu, najczęściej w torebce foliowej, w miejscu, gdzie klient miał do niej swobodny dostęp. Ona składała się niejako, ta torebka, z trzech części. To była księga skarg i wniosków, specjalnie przygotowana, najczęściej wydrukowana, chociaż później zabrakło jej ksiąg skarg i wniosków, były to zwykłe zeszyty, ale najczęściej było to przygotowana książka, w której były rubryki przeznaczone na wpis klienta z odpowiednią datą i miejsce na odpowiedź sprzedawczyni i ewentualny komentarz organu kontrolnego, który zawsze, jak kontrolował sklep, zaglądał do książki skarg i wniosków. Oprócz tego musiał być długopis, bo oczywiście klient niezadowolony nie musiał dysponować takim przyrządem w czasie zrobienia zakupów i ewentualnie kartki pocztowe, jeżeli klient uzna, że nie wierzy obsłudze sklepu, że to zostanie zachowane, mógł wypisać i wysłać od razu taką kartkę ze skargą na odpowiedni wypisany tam adres. W okresie stalinowskim były sławne sklepy za żółtymi firankami, sklepy dla pracowników aparatu bezpieczeństwa, ale także działaczy partyjnych, no krótko mówiąc, dla uprzywilejowanych. I tam było to wszystko, te luksusy, a te luksusy to na przykład kabanosy czy węgierskie salami, te luksusy to gruziński koniak, których normalny świat pracy nie oglądał. Generalnie kolejki możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwsza to są te kolejki, które można było zauważyć na ulicy. Ludzie ustawiający się w nocy, przed sklepami stojący, czekający na dostawę towaru. I to były te kolejki na co dzień obecne w świadomości. Ale były jeszcze drugie kolejki, inne kolejki, które aż tak widoczne nie były.
I tutaj znowu można tą drugą część kolejek podzielić na dwie podgrupy. Pierwsza z nich to są kolejki oczekujące na towary przywożone rzadziej do sklepu. Na przykład są to artykuły przemysłowe, AGD przede wszystkim, meble, czyli miejsca, gdzie dostawy towarów były czasami raz w tygodniu, czasami raz na dwa tygodnie, w zależności od tego, gdzie sklep istniał. Oczywiście niemożliwością było, żeby osoba stająca w takiej kolejce mogła w niej spędzić dwa tygodnie. Tego się nie dało. Oczywiście ludzie byli tego świadomi i kolejki wraz z czasem ich trwania ulegały samoorganizacji. Taką podstawową formą samoorganizacji były społeczne listy kolejkowe albo komitety kolejkowe. Komitety kolejkowe to były takie społeczne twory, absolutnie społeczne. Kilka osób sporządzało listę, każdy kto przychodził kolejny, zapisywał się, podawał imię i nazwisko. W przypadku długich kolejek, niedługich w sensie liczby czekających, ale długości czasu, ustalano dyżury. Cała moja rodzina, żeby zdobyć dla mnie młodej osoby, która dopiero rozpoczyna życie rodzinne, tak? Byłam w ciąży, spodziewałam się dziecka, wiadomo, że lodówka jest potrzebna, tak? Zwłaszcza w lecie. Nie wszystko daje się trzymać za oknem, jak w tych dowcipach różnych. No i cała rodzina, prawie wszyscy na zmianę, po kilka godzin stali przez około dwa tygodnie, żeby kupić lodówkę. Byli w sklepie takim towarowym, no i okazało się, że tam będą pralki, będą sprzedawane pralki. Te pralki to były takie półautomaty, do których trzeba było wodę wlać, potem trzeba było tą wodę wylać. To żeśmy tam do tego sklepu chodzili, ja chodziłam i szwagier chodził, bo nie zawsze można było, bo tam trzeba było o umówionej godzinie codziennie być i potwierdzać, że ten towar się kupi. Kupi się, że jest potrzebny, że jest się w kolejce, o, że jest się w kolejce i to właśnie taki rodzinny był zakup, pralka była dla siostry, no bo ona akurat dostała mieszkanie, no nie miała jak prać sobie bielizny pościeli. To oczekiwanie trwało chyba koło miesiąca. Trwało. No i w końcu ona dostała tam, to kupiliśmy tą pralkę i ona korzystała i bardzo długo kupiła. Ale przez miesiąc trzeba było z pracy wychodzić i potwierdzać codziennie. Tutaj dużo zależało od kierownika sklepu, który mógł uznać taką listę i sam nią niejako się posługiwać, jak również mógł powiedzieć, że żadnej listy nie uznaje. Wtedy z reguły pojawiało się dwóch, trzech najczęściej panów, którzy stali i pilnowali, żeby ta lista tak funkcjonowała. Oczywiście nie wyglądało to zawsze tak pięknie, bo po pierwsze bardzo często było tak, że pojawiała się jakaś lista konkurencyjna. Jedna, dwie, trzy. Zależało od tego, jak atrakcyjne były towary, kto miał mocniejsze pięści czy łokcie, wówczas ta lista obowiązywała. Był problem również taki, że jeżeli do AGD przywieziono trzy pralki, a nie przywieziono żadnej lodówki, to co się dzieje z osobą, która była trzecia na liście? Tu działało niestety inne prawo, mianowicie człowiek, który był trzeci na liście, tracił miejsce w kolejce. Więc on kupował to, co akurat przywieziono, mimo że czekał na lodówkę, a później starał się to odsprzedać, zamienić, czy spowodować w inny sposób otrzymanie tego upragnionego przedmiotu, jakim była lodówka. Pojawiła się nowa kategoria ludzi, która w latach 80. wspaniale prosperowała, stacze, czyli ludzie, których wynajmowano, czy sami się wynajmowali do stania w kolejce. Ktoś nie chciał stać w kolejce, czy nie mógł stać w kolejce, a miał pieniądze, opłacał takiego stacza, który dla niego stał w tej kolejce, zajmował miejsce i w ten sposób też, oczywiście płacąc mu za to stanie w kolejce, ten ktoś uzyskiwał prawo do nabycia dóbr. W PRL zawsze był taki czarny charakter, dzięki któremu można było tłumaczyć kłopoty w danym obszarze. Jeżeli chodzi o produkcję w fabrykach, był bumelant. Fabryka generalnie produkuje dobrze, tylko są bumelanci, którzy na plecach zdrowej klasy robotniczej nic nie robią i to wpływa ujemnie na produkcję danej fabryki.
na wsi w czasie kolektywizacji był kułak, czyli ten bogaty gospodarz, który utrudnia kolektywizację. W kłopotach z handlem był spekulant. Tylko że dzisiaj musimy popatrzeć na spekulanta w dwójnasób. Pierwsza osoba to jest taki typowy spekulant, który wykorzystując różne nieformalne układy z kierownikiem sklepu, z szefem zaopatrzenia, czasami władzą, wchodzi w posiadanie atrakcyjnych towarów trudno dostępnych w handlu i sprzedaje je na czarnym rynku. Zarabia, dzieląc się zyskami z innymi osobami. On uniemożliwia zakup tych towarów osobom, które stoją na przykład w kolejce przed sklepem, dlatego że te znajomości dają mu pewną przewagę nad tymi, którzy stoją w kolejce. I rzeczywiście jest to spekulacja. Natomiast spekulantami również nazywano osoby, które dzisiaj byśmy powiedzieli, były przedsiębiorcze, które zauważały, że w jednej miejscowości można kupić coś, czego nie ma w drugiej. W związku z czym kupowały w tej miejscowości, przewoziły, sprzedawały. Jest taka głośna sprawa rymarza z Przemyśla, który na prośbę zresztą mieszkańców w jednej z miejscowości kupował pieczywo, przewoził do drugiej, gdzie było za mało tego pieczywa i sprzedawał z niewielkim zyskiem. On został oskarżony o to, że jest spekulantem. On działał w miejscu, gdzie wytworzyła się nisza, którą handel państwowy nie był w stanie zapewnić, dlatego że pozbawiony konkurencji mógł robić co chce. I on został też oskarżony o to, że jest spekulantem, mimo że on spełniał naprawdę ważną rolę, bo dostarczał pieczywo tam, gdzie go brakowało. Ale władze przez cały okres Polski Ludowej, szczególnie w latach 80., bardzo często pokazywały w dzienniku telewizyjnym, czyli w tym głównym programie informacyjnym, który miał oglądalność mniej więcej 90%, pokazywały walkę ze spekulantem, to znaczy wejście do sklepu, gdzie ktoś coś ukrywał, na bazarze sprzedaż towaru, który był atrakcyjny, a niedostępny w sklepach itd., itd. Szukano spekulanta, wskazywano go palcem po to, żeby ludziom pokazać, że władza chce dobrze, tylko inni źli jej nie pozwalają. Brat poprosił mnie, żebym z nim pojechał samochodem na wieś, żebyśmy przed świętami wielkanocnymi, żebyśmy kupili tam mięso od gospodarza i przerobili w domu to na szynki, balerony. I to uczyniliśmy. Wzięliśmy pół świniaka, przywieźliśmy do domu i wzięliśmy się za robienie szynek i przetwarzanie tego mięsa. Potem uwędziliśmy i to wiele osób to robiło. Wiele osób, żeby podreferować zaopatrzenia, a szczególnie w okresie przedświątecznym, że nie można było też nic dostać. Te limity były tak niskie, że to nie wystarczało. To się jeździło i się tak sprawy załatwiało. I mało kto ma świadomość tego, że z 45 lat istnienia Polski Ludowej, mniej więcej przez trzecią część tego okresu Polska była krajem kartek. To, że była nim w latach 44, 45, 48, nie dziwi, bo wtedy kartki były i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, dużo bogatszych, a dużo mniej zniszczonych przez wojnę krajach niż Polska. Potem była kartki były przez kilka miesięcy w latach planu sześcioletniego. To był taki krótki epizod, kilku czy kilkunastomiesięczny, no i później już nieprzerwanie od 1 sierpnia 1976 do właściwie 1 sierpnia 1989. Można powiedzieć, że ten okres najpierw tylko na cukier kartki, a potem począwszy od roku 1981 sukcesywnie mięso i jego przetwory, masło, środki czystości, proszki do prania, wata dla małych dzieci, oliwka, tak, buty, oczywiście alkohol, papierosy, kawa, no cała masa, ryż, kasza, mąka, cała lista produktów żywnościowych. Worek z kartkami rozwiązał się w 1981 roku, ale mało kto pamięta, że już w sierpniu roku 1980 strajkujący robotnicy na Wybrzeżu w postulatach MKS-u gdańskiego zgłosili postulat wprowadzenia kartek na mięso. Oczywiście nie chodziło im o to, żeby ograniczyć sprzedaż mięsa, tylko wręcz przeciwnie, dostać gwarancję możliwości zakupu tego towaru.
Dość długo trwały rozmowy pomiędzy Solidarnością a rządem. Wreszcie w lutym 1981 roku postanowiono, że od 1 kwietnia tegoż roku zostanie wprowadzona reglamentacja mięsa. Na początku miało to być na krótki okres, ale okazało się, że po pierwsze ta reglamentacja będzie dużo dłuższa, a po drugie okazało się, że zaczęły dochodzić kolejne towary. Tych kartek w pewnym momencie zrobiło się tak wiele w różnych przedziałów, że władza traciła nad nimi kontrolę. Od roku 1981 były kartki na kartki, takie dodatkowe wkładki do dowodów osobistych, bardzo dokładnie numerowane, to było bardzo ważne. Każdy pilnował tego jak największego skarbu, bo zagubienie takiej kartki na kartki było poważnym problemem. Zresztą kartki żywnościowe, szczególnie na mięso, trzeba było także oddawać, gdy się szło do szpitala. Jechało na wakacje do sanatorium, do domu wypoczynkowego. To nie tylko, że się za to płaciło jakieś tam pieniądze, za szpital nie, ale powiedzmy w domu wypoczynkowym, trzeba było dodać swoje kartki, tam powiedzmy za dwutygodniowy pobyt, to na pół miesiąca przydział mięsa, które się tam konsumowało w czasie pobytu w domu wypoczynkowym. W każdym sklepie, oprócz kolejki głównej, była tak zwana kolejka dla uprzywilejowanych. Władze już dosyć dokładnie określiły, kto ma prawo stać w kolejce dla uprzywilejowanych. Tutaj jednak trzeba zaznaczyć, że prawo do większości osób do obsługi poza kolejnością obowiązywało przez wszystkie dni tygodnia do piątku, do godziny 15. Po 15 w piątek i w sobotę te unormowania były zupełnie, zupełnie inne. Do obsługi poza kolejnością były uprawnione kobiety w widocznej ciąży. Były uprawnione osoby z dzieckiem na ręku, były uprawnione osoby niepełnosprawne, były uprawnione między innymi również siostry PCK, w których obowiązkach leżała opieka nad niepełnosprawnymi. To tak w dużym skrócie. Oczywiście w różnych miejscach, w różny sposób te unormowania mogły być różne, ale generalnie przede wszystkim osoby z dzieckiem na ręku i kobiety w ciąży to były te osoby, które były najbardziej znane z tego, iż mogły być obsługiwane poza kolejnością. Stąd to też rodziło konflikt. W praktyce było to tak, wymuszano, że stały dwie kolejki i raz była jedna osoba z tej kolejki dla uprzywilejowanych, jedna osoba z normalnej kolejki. Innymi słowy, te osoby uprzywilejowane, czy tak zwane uprzywilejowane, bo tutaj trudno mówić o jakimś realnym uprzywilejowaniu, też stały w kolejce i niejednokrotnie, nawet jeśli było to krócej, to ktoś nie stał 3 godziny, ale na przykład tylko 2. Ale był też proceder pożyczania dzieci, ponieważ między innymi matki z dziećmi na ręku miały prawo do kupowania w tych kolejkach dla uprzywilejowanych. Więc bywało, że sąsiadka sąsiadce, siostra siostrze pożyczała dziecko, ta z tym dzieckiem maszerowała do kolejki, ustawiała się w kolejce dla uprzywilejowanych, i trochę krócej stała. Znamy przypadki prób linczu, gdy się okazało, że jedna z pań zamiast brzucha pod ubraniem ma poduszkę. Jest kilka takich opisanych przykładów, kiedy po prostu tłum rzucał się, wyciągał tą poduszkę i okazywało się, że rzeczywiście była to próba nadużycia. Ludzie kupowali, jak się pojawiał towar, jak to mówiono, jak leci. Buty, nieważny rozmiar, nieważny kolor, po prostu buty. Potem się to jakoś na coś wymieni, albo komuś w rodzinie akurat takie buty przypasują. Jak nie będą na córkę, to się da siostrzenicy, jak nie tak, to tak, ale koszula, buty, wszystko mogło być towarem. Jak się szło z pracy, wychodziło się, to się tylko tak patrzyło. Jak gdzieś kolejka, widać było, że ileś tam osób przed sklepem stoi, to się podchodziło i pytało się, a co tu będą sprzedawać, co tu będą dawać, co tu będzie.
No i wtedy albo człowiek stawał w kolejkę, albo nie, ale przeważnie stawał, bo cokolwiek by nie było, to się zawsze wszystko przyda. Bo nie było nic, więc cokolwiek by nie było, to na pewno się przyda. Tak. Tak się wtedy też nacyżało, że idzie się coś upolować. Po prostu upolować jak do dżungli. No i z anegdot to też mogę jeszcze powiedzieć, że jak byłam w ciąży, to stanęłam jako uprzywilejowana i oczywiście w realce było. Kupiłam garnitur sztruksowy na 7 lat. Jak przyniosłam do domu, to matka moja po prostu też zaczęła się pukać głową i mówi, co ty dziewczyno przyniosłaś do domu. Ja mówię, słuchaj, jak już będzie na świecie to dziecko, to po prostu dorośnie. A ja byłam przekonana, że te kolejki to będą po prostu nieskończone. No, to było koszmarne, że właściwie nie było żadnej takiego no, światła w tunelu nawet. Tą rzeczywistość przyjmowało się taką, że ona tak będzie cały czas. Jajek świeżych nie można było dostać, tylko jajka chłodnicze, brzydko pachnące. Masło solone, wycofywane z deputatów wojskowych. Świeżego masła nie można było też kupić. Mleko było niskiej jakości i zresztą przechowywane w brudnych butelkach, bo ważyło się przeważnie. Chleb tak samo. Chleb dłużej jak 2-3 dni nie mógł być przechowywany, bo zieleniał. Także niska jakość tego wszystkiego było. Na przykład to, co można było jeszcze nieraz w niektórych dniach na co dzień dostać, to kaszanka, ale nie z kaszy gryczanej, a z kaszy jęczmiennej, której nie dało się jeść, kleiła się w ustach. Pasztetowa koloru zielonego, salceson, to wszystko niesmaczne, cuchnące. Nie nadające się prawie do jedzenia. Słoninę można jeszcze było dostać, ale słonina była nawet droga. Ja mam poczucie, że my trochę żyjemy pewnym mitem, to znaczy w sklepach się pojawia wędlina jak zagierka, czy kiełbasa jak zagierka, co ma być, no nie wiem, ma podnosi atrakcyjność, ta nazwa ma bawić klienta. Powiem szczerze, że ja mam poczucie, że w latach 90. dokonaliśmy jednak niesłychanego skoku jakościowego, jeśli chodzi o i to, w co się człowiek ubiera. No, o kosmetykach to rzeczywiście jest absolutna rewolucja, to pewnie technologia poszła naprzód, ale również jeśli chodzi o to, co jemy, to znaczy mam poczucie, że ten chleb jednak był gliniasty, że to mleko jednak często pod tym złotym czy srebrnym kapselkiem było dość wodniste, że tutaj rzeczywiście no, porównanie byłoby chyba nieuczciwe wręcz dla tych biednych produktów z lat 80., zwłaszcza tych rzadców, bardzo brzydko pakowanych, może stąd jakby mam takie poczucie, że bardzo dużo osób z mojego pokolenia jest uwrażliwionych na ładne opakowanie, bo myśmy widzieli te szare torby z pieczątką etykieta zastępcza, czy widzieli, nie wiem, no, ryby pakowane w gazetę. Więc to na pewno jakoś tam sprawia, że trudno nam wyrzucić ładny papierek czy kokardkę, którą ten produkt jest obwiązany. Przed świętami obiecano, już z góry zakładano, jakie towary będą, że śledzie będą, cytrusy, pomarańcze, cytryny. Później się okazało, że te śledzie to nie nadawały się do ogóle do jedzenia. To były tak zwane rusiki, malutkie śledzie. Po rozkrojeniu woda się w misce, jak się płukało, robiła czarna, cuchnąca i to nie było do jedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o cytrusy, to pomarańcze przeważnie były sprowadzane z Kuby. Oni obiecali, że oni dostarczą i powiedzieli potem, przeważnie zasłaniali się brakiem transportu, że ze względu na brak dostatecznej ilości transportu zamiast na Boże Narodzenie, przypuśćmy, to na Nowy Rok sprowadzą te towary. Nowy Rok minął, powiedzieli potem, że się towary zepsuły, nie mieli czym przywieźć. Wspomina z kolejki po chleb przed świętami. Ponieważ u nas, ja pochodzę z Otwocka, w okolicy była dość mała piekarnia, więc pamiętam takie kolejki rzeczywiście po chleb, jeszcze w dzień Wigilii. Zimy były nieco sroższe niż w tej chwili. Które to kolejki stały na zewnątrz i stały się w tej kolejce, nie wiem, półtorej godziny, dwie godziny, co, no umówmy się, było takim doświadczeniem jak dla dziecka, zwłaszcza, że myśmy się wymieniali, no bo to jeszcze co bardziej rozbudowane rodziny wyznaczały sobie czas, kto ile stoi w tej kolejce i dochodziło do tych rotacji kolejkowych. To wspominam rzeczywiście szczególnie niemiło. Jak się papier toaletowy gdziekolwiek dostało, no to było wielkie szczęście, to było wydarzenie
historycznym. Za makulaturę, jeśli można. No nie, to też nie zawsze. Czasami no było też, za makulaturę, ale ten papier toaletowy bywał bardzo rzadko. Domeną tamtych czasów to też był ciągły brak papieru toaletowego. A jeżeli już był, to był taki szary, brzydki. I pamiętam już później, to było tak, myślę, w jakimś roku 89. Przyjechała do mnie pierwszy raz w ogóle w odwiedziny moja koleżanka ze szkoły podstawowej, która mieszkała już wtedy ileś lat w Niemczech na stałe. I ona właśnie była tym papierem bardzo zszokowana. W latach 80. na tym bardzo ubogim rynku wewnętrznym, wśród wielu towarów, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, oprócz towarów sprzedawanych w takich sklepach jak Pewex za dolary czy inne waluty, czy w komisach na bazarach, była jeszcze jedna grupa bardzo pożądanych towarów. Były to tak zwane odrzuty z eksportu. Dla krajowego odbiorcy na co dzień niedostępne towary, najlepsze towary były wysyłane na eksport. Oczywiście eksport, myślimy tutaj o towarach wysyłanych na zachód, bo one, jeżeli chodzi o jakość wykonania, były na znacznie wyższym poziomie niż te wysyłane w inne kierunki czy na rynek krajowy. I oczywiście były to towary, które specjalnie, selektywnie wybierano, żeby były jak najlepsze, żeby nie stracić danego kontraktu, bo tam obowiązywała gospodarka rynkowa. Jak jest towar niedobry, to eksport kończy się na danego miejsca. Ale oczywiście zawsze powstawały towary, które były wykonane gorzej. Czy to był mankiet źle przyszyty, brak trzech guzików, brak w samochodzie koła zapasowego, w bucie brak jednej sznurówki i tak dalej. To były tak zwane odrzuty z eksportu, które trafiały na rynek krajowy. To były najbardziej poszukiwane na normalnym rynku wewnętrznym towary, bo po niewielkiej naprawie stawały się bardzo potrzebnym i bardzo pożądanym artykułem. Ktoś, kto tak z zewnątrz teraz popatrzy i posłucha jakichś tam opowiastek wesołych, to nie zdaje się z tego sprawy. To zakrawa na humor może. Ale to, co było wtedy, rzeczywiście, co się przeżywało. Umęczenie ludzi. Faktem jest, że śmieszne się to może wydawać tylko i wyłącznie z perspektywy czasu. Mhm. Bo rzeczywiście, te kolejki czasem same wytwarzały jakiś humor kolejkowy, takie opary absurdu nad tym wszystkim się unosiły. Natomiast, ponieważ ja bardzo dobrze pamiętam zmęczenie mojej mamy i przede wszystkim te podróże kolejkowe, to znaczy to, że po coś się jechało na drugi koniec miasta, a po coś tam do Warszawy. Pamiętam na przykład artykuły dla niemowląt, które kupowało się gdzieś tam w okolicach Dworca Wschodniego, albo jakiś taki sklep, gdzie te humany i soczki były. To ja nijak nie mam do tego sentymentu i bardzo trudno mi to oceniać w innych kategoriach niż jednak takie dodatkowe upokorzenie, co tu dużo mówić, tym, że papier toaletowy, czy bo ja wiem, ta kostka mydła, stawały się artykułami, które trzeba było zdobywać. Poza tym wcale nie mam poczucia, żeby to wprowadzało jakąś tam solidarność kolejkową. Mam poczucie, że jednak większość osób stojących w kolejce, być może stąd, że byłam dzieckiem, takie odczucie, patrzyła na siebie jak na konkurenta do zdobycia towaru. Więc ja rzeczywiście ani nie wspominam mile, ani nie mam poczucia, że to była taka ogólnonarodowa zabawa, w której wszyscy uczestniczyli. Życie uważam bardzo, bardzo ciężkie, trud zupełnie nieadekwatny do tego, co człowiek mógł osiągnąć. No przecież to chodzi o zaspokojenie najprymitywniejszych potrzeb dnia codziennego.